Klub Toastmasters. Czy ta nazwa mówi ci coś? Dla części osób pewnie jest to coś zupełnie nieznanego, niektórzy tylko o nim słyszeli, a dla innych to miejsce regularnych spotkań. Nieważne do której grupy należysz, ten podcast jest dla ciebie. Słuchasz podcastu Na Zdrowie. Podcastu, dzięki któremu twoje życie po prostu staje się lepsze. Ja nazywam się Sebastian Chudziak i życzę ci przyjemnego słuchania. Toastmasters to międzynarodowa organizacja non-profit, która łączy kilkanaście tysięcy klubów na całym świecie, a w nich ponad 350 tysięcy członków. I co w takim klubie się robi? Jakkolwiek banalnie to nie brzmi, przede wszystkim się mówi i słucha. A raczej uczy się występowania przed grupą osób, dawania informacji zwrotnej i komunikowania się. No ale możesz pomyśleć, po co mi się uczyć występowania publicznego? Przecież ja nie chcę być mówcą, nie będę występował na konferencjach ani nagrywał podcastu, więc po co? Otóż umiejętności, których uczysz się w ten sposób, są wykorzystywane przez każdego człowieka do wszelkich interakcji międzyludzkich. To znaczy, że to, czego nauczysz się w Toastmasters, przyda ci się zawsze, gdy będziesz na przykład z kimś rozmawiać. Czy to zwykłe spotkanie ze znajomymi, czy rozmowa z partnerem, czy rozmowa o pracę. To będzie niemal każda sytuacja, która wymaga od ciebie jakiejkolwiek formy komunikacji. Dodatkowo jest wiele innych korzyści opierających się o przełamywanie siebie i budowanie relacji społecznych. Ja jestem członkiem klubu Toastmasters Lublin od pierwszej połowy 2019 roku. W tym czasie zdążyłem ukończyć całą ścieżkę, a więc zrealizować pewien zbiór projektów. Nie będę wchodził w szczegóły, ale są to różne zadania do wykonania, które wybieramy samodzielnie i realizujemy po swojemu. Może to być na przykład zrobienie prezentacji, wygłoszenie mowy, która ma innych do czegoś przekonać, sesja pytań i odpowiedzi, organizacja panelu dyskusyjnego, czy nawet nagranie podcastu. To wszystko wybierasz samodzielnie, realizujesz wybrane przez siebie tematy, a jeśli masz z tym jakikolwiek problem, to inni członkowie z pewnością ci w tym pomogą. No ale pewnie interesuje cię, co z tego członkostwa wyniosłem, czego się nowego nauczyłem. Otóż myślę, że było tego bardzo, bardzo dużo. Od samej umiejętności lepszego wysławiania się, zwracania uwagi na to, jak mówię, co mówię, po lepszą pracę ciałem, czyli postawę, gestykulację i wiele innych. Dowiedziałem się, jakie popełniam błędy, chociażby w postaci powtarzania w trakcie mówienia wypełniaczy takich jak tak naprawdę albo podobnych. Nauczyłem się, jak lepiej stwarzać pierwsze wrażenie. Zdecydowanie poprawiła się moja pewność siebie, choć w moim przypadku nie miałem z tym dużego kłopotu. Zmniejszył się stres, czyli trema przed występowaniem przed grupą. Teraz mogę całkiem swobodnie stanąć na przykład przed setką osób i zacząć coś mówić. Czuję ogromną poprawę w każdej formie komunikacji. Wiem, że dużo lepiej niż kiedyś wypadłbym na rozmowie o pracę czy spotkaniu biznesowym. Odczułem też poprawę w ogólnych relacjach międzyludzkich. Nauczyłem się bardziej słuchać, analizować, wyciągać wnioski. Nie mówić wszystkiego od razu, tylko najpierw coś przemyśleć, a później powiedzieć konkrety. Tego w sumie jest naprawdę dużo i zdecydowanie nie żałuję mojej decyzji. Wręcz przeciwnie, jestem niesamowicie zadowolony z tego, że dołączyłem i żeby nieść to dobro dalej, właśnie dlatego nagrywam ten podcast. Ja o Toastmasters dowiedziałem się pierwszy raz z podcastu Mała Wielka Firma, czyli od Marka Jankowskiego, a następnie od Leszka Cibora z YouTube'owego kanału Przeciętny Człowiek i jego podcastu Dobra Zmiana. Cóż, dziękuję panowie. Poprosiłem kilka osób z mojego klubu, aby nagrały kilkuminutową odpowiedź na pytania, w jaki sposób Toastmasters wpłynęło na ich życie, szczególnie pod kątem tego, co ich skłoniło do dołączenia, ale też wpływu na pewność siebie, stres, komunikację i inne. A jak to zrobiłem? Po prostu wysłałem członkom lubelskiego klubu Toastmasters
listę zagadnień i pytań i poprosiłem ich o nagranie kilkuminutowej, spontanicznej odpowiedzi. Także ja się chwilowo wyłączam i oddaję głos członkom klubu. Cześć, nazywam się Justyna Bartnik i normalnie na co dzień pracuję jako coach, konsultant i trener. A z pasji i umiłowania jestem obecnie w klubie Lublin Toastmasters od około 2 lat, obecnie pełniąc funkcję prezesa, a wcześniej przechodząc przez rozmaite funkcje w zarządzie. I o samej organizacji dowiedziałam się specyficznie kilka lat temu, kiedy jeszcze przebywałam w Trójmieście i poszłam bardzo spontanicznie na jedno spotkanie w Sopocie. Bardzo mi się spodobało, bo chciałam się uczyć komunikacji, wystąpień publicznych, takiego zwyczajnego bycia na scenie, wtedy było mi to dosyć potrzebne. Ale życie potoczyło się tak, że miałam dosyć nieregularny tryb pracy i nie za bardzo mogłam sobie pozwolić na to, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach. Ale kiedy to się zmieniło i kiedy mogłam sobie pozwolić na to, że wracałam już do Lublina po różnych przejściach i wyjazdach w Polsce, to doszłam do wniosku, że pierwszą rzeczą, jaką zrobię po przyjeździe do naszego miasta, to będzie powrót do tego klubu, bardziej mówiąc precyzyjnie, pójście na spotkanie lubelskiego. I poszłam tam z takim pomysłem na nauczenie się trochę płynności mówienia, występowania. Miałam dobre doświadczenie w występowaniu przed kamerą, ale bardzo słabe doświadczenia w występowaniu przed ludźmi. Wiele osób myśli, że to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. I wtedy sobie pomyślałam, że chcę nauczyć się mówić wszędzie i do różnych grup. Ale nie sądziłam przez tę całą moją ścieżkę, że nauczę się aż tyle i tak dużo. Bo pomijając oczywiście wszystkie rzeczy, których uczy Toastmasters, które są stricte związane z umiejętnościami występowania na scenie, z płynnością mówienia, z selekcją i doborem informacji, z budowaniem struktury, z mówieniem w oparciu o cel, z taką empatią, wyczuciem na potrzeby publiki, które są, z uważnością na to, co się przekazuje, komu się przekazuje, jak się przekazuje, co robić, żeby drugi człowiek chciał cię słuchać, co robić, żeby drugi człowiek był zainteresowany, jak mówić, o czym mówić, kiedy mówić, jak słuchać, jak udzielać informacji zwrotnej. To jest coś, czego uczy Toastmasters. I to jest ta część z wystąpień publicznych, o której każdy myśli. Ale poza tym wszystkim ta organizacja jest absolutnie magiczna, bo daje nam dostęp do niesamowitych ludzi, bardzo różnych, bardzo różnorodnych, ale to jest takie środowisko osób, które chcą więcej. W różnych branżach, w różnych dziedzinach naprawdę ta różnorodność jest czasami bardzo zaskakująca, ale chcą więcej. I to jest chyba coś, co nas bardzo łączy. Ta organizacja uczy nas samych, o sobie samych, uczy nas odpowiedzialności, uczy nas planowania, uczy nas obowiązkowości, uczy nas troski i dbania o siebie, uczy nas tego, że jesteśmy we wspólnocie i fantastycznie jest móc być w tej wspólnocie, odnajdywać się w niej, wzajemnie się motywować i pchać do przodu. Ale w moim życiu Toastmasters odcisnął ogromne piętno, bo wywrócił mi trochę ścieżkę zawodową do góry nogami, kiedy pracowałam w eventach, a to z inspiracji właśnie mojego uczestnictwa w tej organizacji doszłam do wniosku, że chcę robić własne rzeczy. Na własny rachunek. Najpierw zaczęłam nagrywać filmy na Instagramie, a potem się zaczęło okazywać, że mogę dostawać projekty przez moje umiejętności komunikacyjne. Potem kilka ludzi usłyszało, że jestem w tej organizacji i wiedziało, że ma ona dobrą renomę, więc dostałam zaproszenia do kilku projektów. Ale też poznałam osoby, dzięki którym albo przez które zobaczyłam inne możliwości na świecie, wokół siebie, rozumienia siebie. I ostatnio pisałam nawet jakiś post gdzieś na moich social mediach i powiedziałam, że przez 2 lata Toastmasters nauczyło mnie ogromnej ilości rzeczy i pewnie do końca życia część mojego wdzięcznego serca będzie mu oddana, ale to, co tli się na ten moment we mnie najbardziej, to jest taka lekcja na życie, że jak rozwijasz się ciężko, mądrze i wytrwale, to nie ma możliwości, że nie osiągniesz tego, co potrzebujesz. Nie ma. Trzeba po prostu iść, robić swoje, wyciągać wnioski, znowu iść, robić swoje i działać. I można to robić, mając fantastyczną strukturę, świetnych ludzi wokół siebie, dobry pomysł na to, co można robić i jak udoskonalać. I robić to w sposób przyjemny, merytoryczny, profesjonalny i czasem nawet dosyć zabawny i luźny. Ja kawałek serca oddam tej organizacji i nie zamierzam puszczać na żadne inne aktywności. I oby to trwało. Cześć, nazywam się Adam Delor.
Jestem artystą i przedsiębiorcą, ponieważ mam firmę zajmującą się tworzeniem filmów reklamowych, muzycznych, teledysków, ogólnie szeroko pojętym filmowaniem. W Toastmasters jestem już od ponad 4 lat. Moją główną motywacją, która sprawiła, że dołączyłem do Toastmasters, była chęć przełamania ogromnej nieśmiałości, jaką miałem. Chciałem być bardziej śmiały w stosunku do ludzi, do poznawania nowych osób, w życiu towarzyskim. Głównie w tym aspekcie mnie to interesowało, niekoniecznie zawodowym. Jednak, ku mojemu zaskoczeniu, dołączenie do Toastmasters przełożyło się na wiele innych sfer życia. Tak jak mówiłem, dało mi ogromną pewność siebie, zarówno w występowaniu publicznym przed nieznajomymi osobami, jak i w poznawaniu zupełnie nowych osób. Dzięki temu łatwiej radzę sobie ze stresem, stałem się bardziej świadomy tego, jak reaguję, na co zwracałem uwagę, czego się bałem, czym się przejmowałem, jak patrzyłem na opinie innych osób. Nauczyłem się lepiej słuchać, lepiej rozmawiać i lepiej komunikować. Poznałem wiele aspektów w tej dziedzinie, ponieważ w Toastmasters jest wiele osób, które są dobrymi komunikatorami i można się od nich wiele nauczyć. Podczas pobytu w Toastmasters miałem okazję też organizować spotkania, różne wyjścia integracyjne, prowadzić spotkania. Tu nauczyłem się organizacji, kontaktowania z ludźmi, nauczyłem się, jak zachęcać ludzi do pomocy, jak sprawić, aby wszystko było dobrze dopięte i zorganizowane. Stałem się bardziej świadom tego, jak jestem odbierany na scenie poprzez moją mowę ciała i wygląd, postawę. Ogólnie Toastmasters dało mi wiele. Wspaniałe relacje z ludźmi, dało mi to kontakty biznesowe, zrealizowałem kilka projektów dzięki ludziom Toastmasters. Warto dołączyć do Toastmasters z wielu powodów. Na pewno nie warto dołączać, jeśli oczekujesz tylko, że po jednym spotkaniu czy po dwóch lub że zrealizujesz pierwszą mowę i nagle w twoje życie nagle całkiem się zmieni. Stanie się wyjątkowe i inne. Nie, tak nie będzie. To jest długi proces, a ile będzie trwał, zależy od twojego zaangażowania. Jak często będziesz występował, jak często będziesz brał funkcję, uczestniczył w spotkaniach, angażował się w sprawy klubu. Ja na początku swojej drogi rzadko się angażowałem, ponieważ jeszcze nie radziłem sobie z organizacją swojego czasu pracy i wiem, że gdybym szybciej zaczął, bardziej się angażował, to mój rozwój trwałby dużo krócej i szybciej bym osiągnął ten poziom, na który jestem teraz. Tak więc jest to dla ludzi wytrwałych i którzy chcą coś zmienić. Często do Toastmasters przychodzą osoby, które tylko chcą się rozerwać, posłuchać coś, pogadać z ludźmi, jednak same nie chcą nic wnosić, nie chcą nic dawać od siebie, brać funkcji, dawać informacji zwrotnych. To nie jest dla nich, ponieważ tu wszyscy sobie pomagamy i to czuć, to widać od razu. Ogólnie, według mnie, wstąpienie do Toastmasters to była jedna z najlepszych decyzji w moim życiu. I zachęcam do tego. Spróbuj. Cześć, nazywam się Daniel Siliko. Na co dzień pracuję jako programista integracji w jednej z lubelskich firm informatycznych. Oprócz tego, oprócz pracy zawodowej, realizuję jakieś swoje drobne projekty elektroniczne. Ostatnio mocno zainteresowałem się automatyzacją, która staje się coraz bardziej popularna. Pomagam też w modyfikacji stron internetowych i weekendami. Kiedy wracam do siebie, do domu na wieś, staram się jak tylko mogę pomagać rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W Toastmasters jestem od ponad roku i kiedy dołączyłem do klubu, nie wiedziałem zupełnie nic o Toastmasters. Nie wiedziałem, jak wyglądają te spotkania, co się tam dzieje, jacy ludzie tam przychodzą. I takim głównym czynnikiem, że dołączyłem do Toastmasters, była na pewno atmosfera, która jest na tych spotkaniach, bo jest dużo śmiechu i dużo mówi się o tym, że nigdzie nie ma takiej atmosfery jak w Lublinie. A drugi czynnik to na pewno możliwość pracy nad jedną ze swoich słabości. I taką słabością u mnie jest stres przed wystąpieniami publicznymi, bo kiedy pamiętam, gdy musiałem zabrać głos publicznie, to ten stres u mnie występował. Mocno mnie to blokowało, mocno to blokowało moje możliwości i zawsze wiedziałem, że potrafię, że mam potencjał, ale gdy musiałem coś zaprezentować, to ten stres mnie tak blokował, że mój intelekt stał się intelektem 3-letniego dziecka i naprawdę było to uciążliwe. Więc stwierdziłem, że Toastmasters to jest takie miejsce, w którym mogę nad tym pracować i po roku czasu naprawdę mogę stwierdzić, że nie żałuję tej decyzji. Uczestnictwo do klubu, aktywne działanie w nim na pewno pomogło pracować mi nad pewnością siebie. To poprawiło się na duży plus. Zmniejszył się też stres. On cały czas jeszcze występuje,
ale jest już o wiele mniejsze i nie blokuje mnie w takim stopniu, jak blokował mnie na początku. W dużym stopniu na pewno pomogło mi to poprawić kontakty międzyludzkie oraz komunikację. Jest mi łatwiej nawiązywać kontakty, stałem się też osobą bardziej otwartą, a dzięki temu, że musiałem popracować nad tym, zastanowić się, skąd ten stres się bierze, mogło to też pomóc mi w poznaniu siebie. I to wszystko, o czym powiedziałem, wiem, że pomogło mi poprawić ogólną jakość życia i po prostu to czuć. Jeśli ktoś zastanawia się, czy warto dołączyć do Toastmasters, to nikogo na siłę nie namawiam. Warto na pewno przyjść na pierwsze spotkanie, pierwsze, drugie, trzecie i zobaczyć, jak jest, czy jest to miejsce i narzędzie dla ciebie. Ja na pewno nie żałuję i każdemu, komu mogę, to polecam to miejsce, bo daje naprawdę dużo możliwości. Otwierają się też nowe znajomości, dzięki czemu nigdy nie wiadomo, co się w życiu wydarzy i jak się to życie może pokierować, kiedy przychodzisz do Toastmasters Lublin. Cześć. Nazywam się Bartosz Przybyś. Jestem człowiekiem alternatywą, ponieważ lubię robić wszystko to, co jest nietuzinkowe, nie mainstreamowe, niepopularne, wszystko na odwrót. Lubię próbować różnych skrajności życia, zagłębiać się raz w jedną skrajność, a raz w inną. Ale robię to naturalnie. Nie wymuszam i nie staram się iść z jednego kąta w drugi. Po prostu tak mam. Pracuję jako architekt, tym się zajmuję na co dzień, w biurze architektonicznym Plewa w Lublinie. A moim konikiem, jeżeli chodzi o architekturę, nie jest to, co robię jeszcze zawodowo, to budownictwo naturalne i projektowanie budynków w technologiach, które są przyjazne człowiekowi i naturze, w których ludzie, mieszkańcy czują się jak na łące, w lesie, który sprzyja energetycznie wszystkim istotom wewnątrz i pozostawia jak najmniejszy ślad węglowy i w ogóle w środowisku. Uwielbiam też spędzać czas na świeżym powietrzu, w naturze. Uwielbiam zagłębiać się w siebie, próbować swoje zakresy, możliwości ciała, ducha, charakteru. Uwielbiam się sprawdzać. Jak to mnie zaprowadziło do Toastmasters? Szczerze mówiąc, to nie wiem. To był przypadek. Moja przyjaciółka zaprosiła mnie, już zapraszała mnie od długiego czasu, aż w końcu się zgodziłem. Postanowiłem przyjść i w Lublin Toastmasters jestem od lutego, a więc od 9,5 miesiąca. Od kiedy tam jestem, właściwie z perspektywy czasu, czuję, że coś mnie tam też doprowadziło, jakieś przeczucie, jakaś wewnętrzna siła, zewnętrzna może. Potrzebowałem wyjść na zewnątrz i poznać ciekawych ludzi. I tak też się stało, bo Toastmasters to jest zbiorowisko ciekawych ludzi o niesamowitych, różnych, bardzo różnych zainteresowaniach, poglądach na świat. Ale najważniejsze, ludzi, którzy czegoś chcą, którzy chcą się rozwijać. I dlatego są to ludzie ciekawi, bo rozwijają się oni w bardzo różnych kierunkach. I każdy może uczyć się od wszystkich wokół w tym klubie, od całej reszty. Przyjście do Toastmasters po pierwsze dało mi niesamowite grono znajomych i przyjaciół i masę wiedzy, ciekawostek, dużo życiowych lifehacków i pomogło mi rozwijać się szybciej, lepiej, bardziej, a także zmotywowało mnie w ogóle do rozwoju siebie. Do rozwoju siebie nie tylko na scenie, ale także w życiu. Zmotywowało mnie do tego, żeby drążyć i powrócić do rozwoju osobistego i poznać siebie. I właściwie to jest chyba najważniejsza rzecz, którą dał mi Toastmasters, a więc impuls do tego, żeby poznać siebie, bo
od kiedy znam siebie bardziej, dużo bardziej niż na początku mojej przygody z Toastmasters, mój poziom na scenie jest zupełnie inny. Tak samo w życiu, w relacjach, na co dzień jestem dużo bardziej pewny siebie i jestem po prostu spokojny. Nie targają mną emocje, jestem opanowany i dzięki temu również poprawiła się moja komunikacja z innymi, kontakty również w pracy, z szefem, ze współpracownikami, z rodziną. Zdecydowanie wzrosła dzięki temu jakość mojego życia. Żyje mi się dużo łatwiej niż na początku drogi z Toastmasters. Żyje mi się swobodniej, bo po pierwsze właśnie znam siebie dużo lepiej. Znam swoje wady i zalety i nie wstydzę się ani tego, ani tego. I dzięki temu łatwiej mi jest odnaleźć się w każdej sytuacji i mało co zaskakuje mnie w taki nieprzyjemny sposób. A jeżeli zaskoczy, to szybko znajduję rozwiązanie lub potrafię się po prostu odnaleźć w danej sytuacji. Uważam, że warto dołączyć do Toastmasters nie tylko dlatego, żeby poprawić swój poziom występów na scenie, swojej gramatyki, swojej komunikacji, ale również dlatego, żeby poznać siebie, bo kiedy występujemy na scenie, to poznajemy siebie i próbujemy, staramy się, uczymy się siebie kontrolować, żeby jak najlepiej mieć jak najlepszy kontakt z widzami i jak najlepsze opanowanie, jak najlepiej się zaprezentować, a także przekazać to, co chcemy przekazać. Na koniec chcę powiedzieć, że dołączenie do klubu Toastmasters to jedna z najlepszych decyzji w moim życiu, bo najlepsze decyzje bardzo dużo zmieniają, a przyjście do klubu Toastmasters Lublin zmieniło moje życie w bardzo wielu kwestiach i jestem teraz szczęśliwy. Polecam każdemu. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie i każdy po nawet jednym spotkaniu wyciągnie coś dla siebie. Dziękuję, pozdrawiam i polecam. Nazywam się Adam Wicher. Zawodowo zajmuję się emocjami, a konkretnie zarabianiem na emocjach w branży turystycznej i rozrywkowej. Czym się dokładnie zajmuję? Tworzę miejsca, które generują emocje, takie jak zachwyt, radość, ciekawość, satysfakcja, a czasami strach i niepokój. Są to miejsca typu park rozrywki, muzeum czy wystawa. I są to miejsca, których celem jest zarabianie pieniędzy. W klubie Lublin Toastmasters jestem już prawie rok. Przed dołączeniem zupełnie nie wiedziałem, czego się spodziewać i myślę, że właśnie to mnie zaintrygowało. No, na pierwsze spotkanie poszedłem z czystej ciekawości. No a poza tym to był poniedziałek, koniec października, zimny jesienny wieczór i naprawdę akurat nie miałem nic lepszego do roboty. No to poszedłem. No i tak już zostałem. Dlaczego nadal tu jestem? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że spotykam tu nieprzeciętnych ludzi. Ludzi wierzących, a to rzadkość, że ich życie zależy przede wszystkim od nich samych, że ich sukces, jakkolwiek by go nie zdefiniował każdy inaczej, zależy przede wszystkim od nich. Są to ludzie dziwni, można powiedzieć, nietuzinkowi. Wyznaczają sobie cele i później działają, aby je osiągnąć. Są to ludzie, którzy są cierpliwi. Wiedzą, że nie, nagroda nie przychodzi od razu, ale krok po kroku możesz osiągnąć prawie wszystko, co sobie wymarzysz, jeżeli nie będziesz ustawał w wysiłkach. Ludzie w naszym klubie dają ci wsparcie. Po pierwsze, stawiają wymagania i zmuszają do wysiłku. Może to brzmi dziwnie, ale atmosfera klubu wydobywa z ciebie to, co najlepsze. Chcesz się przygotować, chcesz rzeczy zrobić dobrze i sam się zmuszasz do wysiłku, żeby nie zawieść siebie i kolegów czy koleżanki. Bardzo to jest motywujące.
ludzie w klubie uczą cię, dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, po prostu mówią ci wprost. Potrafią skrytykować, oj, potrafią powiedzieć ci szczerze, bez ogródek i bardzo konkretnie, nad czym musisz popracować. Nie zawsze jest to miłe, ale jak jest co, to doceniają i zauważają twoje postępy. No i przede wszystkim ci ludzie potrafią się dobrze bawić. Czy na afterparty, które mamy po każdym spotkaniu, nawet online, czy na wieczorkach integracyjnych, kiedy spotykamy się na dłuższy okres, a nasze wieczorki integracyjne są w Lublinie szeroko znane, szczególnie w środowisku taksówkarzy, którzy dowożą nas w różne ciekawe lubelskie miejsca. Także jest to inspirujące, ciekawe, motywujące doświadczenie, uczestnictwo w tym klubie, bycie jego częścią. Coś nowego, coś, co daje ci kopa do bycia lepszym i w ramach życia osobistego, i w ramach życia zawodowego. Cześć, nazywam się Beata Serafin. Zawodowo zajmuję się terapią czaszkowo-krzyżową. Prowadzę ćwiczenia Pilates na zdrowy kręgosłup, a także ćwiczenia TRE, które uwalniają głęboki stres i napięcie. Z wykształcenia jestem fizjoterapeutą. Moją ogromną pasją jest yoga i też wszystko to, co dobrze wpływa na ciało i umysł. Jestem w klubie od 2 lat. Pamiętam, jak zaczynałam. Mój poziom był naprawdę niski, bo obserwuję od tego czasu, kiedy jestem w klubie, że ludzie zaczynają z różnego poziomu. Są naprawdę niektórzy już są mówcami, niektórzy nie mieli kontaktu ze sceną. Dla mnie przełamanie tego było bardzo trudne, bo muszę podkreślić, że nigdy nie zdarzyło mi się, jeśli byłam w jakiejkolwiek grupie czy na studiach w szkole, aby się na przykład zgłosić, powiedzieć coś przed grupą ludzi. To było bardzo trudne. Prowadzę oczywiście ćwiczenia grupowe, ale takie wystąpienie i mówienie jest dla mnie nadal trudne. I przyszedł mi do głowy pomysł, aby coś z tym zrobić, aby to zmienić. Czy to w ogóle można coś z tym zrobić? Myślałam zapisać się na jakiś kurs komunikacji, właściwie wystąpień publicznych, aż pewnego razu zauważyłam plakat Toastmasters wystąpienia publiczne. I tak sobie myślę, może to jest to, co ja powinnam, na co powinnam ja chodzić i sprawdzić. I mówię tak, idę, sprawdzam. Spotkania są w poniedziałek o godzinie 19. No i wybrałam się na takie spotkania, mówię, zobaczymy po pierwszym, czy to jest to, co mi chodzi, czy nie. No i okazało się, że tak. Wyszłam bardzo zadowolona, bardzo mili, przyjaźni ludzie, pozytywnie nastawieni do drugiego człowieka, wspierający i z takim uczuciem, kurczę, mówię, ale poziom. Nawet nie myślałam, że to jest tak na wysokim poziomie. Oceniają z każdej strony, jak mówisz, jak się wysławiasz, jak poruszasz swoim ciałem, czy masz kontakt wzrokowy, jaką masz siłę głosu, czy się uśmiechasz, czy mówisz sensownie, co chcesz przekazać, dostajesz naprawdę bardzo dużą informację zwrotną. To ludzie robią bezinteresownie. Jest to naprawdę dla mnie niesamowite. Co mi dało wstąpienie do klubu Toastmasters? Na pewno to, że jestem bardziej uważna na komunikację. Jeśli występuję, biorę udział w jakimś szkoleniu, kursie, to naprawdę mam łatwiejszy, ułatwiony taki sposób zgłaszania się, wypowiadania i nie czujesz po sobie, po swoim ciele takiego stresu, takiego lęku, jak wcześniej, jak nadejdzie moja kolej, że coś trzeba będzie powiedzieć, to czułam naprawdę duże napięcie w sobie. Mało tego, mogę jeszcze powiedzieć, że może na tle klubu jest to mało widoczne, dlatego że klub przyciąga ludzi naprawdę na wysokim poziomie. Ale jeśli jestem w takiej grupie, gdzie nie ma takich profesjonalnych mówców, to ostatnio miałam taką sytuację, że brałam w takich zajęciach online udział i prowadzący zapytał, kto się chce podzielić tym, czego doświadczył na tych zajęciach.
No i oczywiście ja tak patrzę, że taka cisza, nikt się nie zgłasza. No to pierwsza podniosłam rękę. Już to było dla mnie naprawdę dużo łatwiejsze i czułam, że to jest takie naturalne. I w takich momentach właśnie widzę, że dostałam to Toastmasters. Zmniejszył się na pewno stres wypowiedzi w miejscach publicznych. Zwiększyła się pewność siebie. No i muszę zaznaczyć, że poznaje się tu naprawdę wyjątkowych ludzi. Takich jak Bartek. Myślę, że jeśli by nie Bartek, to prawdopodobnie nie bym był w tym klubie. Miałam ogromne szczęście trafić na kogoś takiego. Domi, która zawsze służy pomocą. Sebastian, Justynka, Piotr, Adam, Marta. I mogłabym wymieniać jeszcze bardzo długo listę osób, których tu poznałam i od których dostałam bardzo wiele. Zawsze mogę liczyć na te osoby, czuję ich wsparcie, pomoc. Poprawia na pewno kontakt i relacje z drugim człowiekiem. Jest się takim bardziej wyczulonym na rozmowę, bardziej uważnym. Daje dużo otwartości do drugiego człowieka. Uczymy się od tych ludzi. Naprawdę przychodzą bardzo ciekawi ludzie z ogromnym potencjałem. Uczymy się tutaj na wielu poziomach. Nie tylko wystąpień przed grupą ludzi, ale też płynności wypowiedzi, mowy ciała, kontaktu wzrokowego, gramatyki rozszerzonej. Poznajemy jakieś kolejne nowe słowa, które na przykład jak dla mnie są mało znane, jak lakoniczny, ambiwalentny czy gnuśny. Na każdym spotkaniu jest jakieś takie ciekawe, nowe właśnie słowo, które sobie przybliżamy. Ja muszę przyznać, że nie wiedziałam, że taki klub istnieje, ale też nie szukałam go. Po prostu myślałam, że nie każdy musi występować, wypowiadać się przed drugim człowiekiem, przed grupą. Ja to zaakceptowałam, że ja tak mam. Taki moment, że właśnie pojawił się na mojej drodze klub Toastmasters. I uważam, że wiele zmienił. Wiem, że trochę powoli u mnie ten proces następuje, ale i tak z tego się cieszę. Ludzie, którzy mnie znają od początku, dostrzegają, myślę, że więcej niż ja sama o sobie. No tak to już jest. Dziękuję bardzo i zachęcam, aby spróbować czegoś nowego albo szlifować to, co już robicie, macie. Dziękuję. Cześć, jestem Piotrek. Jestem członkiem klubu Toastmasters Lublin od 6 lat. W wolnym czasie zajmuję się matematyką, fizyką, polityką, ekonomią, filozofią oraz trenuję swoje umiejętności zdobywania i przekazywania wiedzy. Dlatego bardzo się cieszę, że jestem w klubie Toastmasters. Mogę tam regularnie występować, mogę trenować swoje umowy ciała, pracować nad swoim głosem. W klubie Toastmasters uczę się rzeczy, których nie nauczyłem się w szkole, których trudno nauczyć się z książek, można próbować z internetu, ale pod okiem innych doświadczonych i życzliwych ludzi nauka przychodzi o wiele łatwiej, szybciej i przyjemnie. Dlatego klub Toastmasters jest bardzo dobrym miejscem, jeżeli chcemy wyjść poza swoją strefę komfortu, jeżeli chcemy zdobyć nowe umiejętności lub potrenować te, które już mamy. Gdyby nie to, że jestem w klubie, o wiele trudniej rozmawiałoby mi się z ludźmi, trudniej byłoby mi zrozumieć, co ludzie do mnie mówią, a także trudno byłoby mi przekazać to, co ja mam im do powiedzenia. Nieważne, czy chodzi tutaj o wiedzę, czy chodzi o rzeczy w pracy, czy chodzi po prostu o transfer emocji, o bycie empatycznym człowiekiem. Klub Toastmasters bardzo pomaga i cieszę się, że mam możliwość być członkiem tego klubu. Jestem od kilku lat mentorem, pomagam szkolić i rozwijać nowych członków klubu. Biorę udział w konkursach, w zasadzie nie biorę udziału w konkursach, tylko pomagam organizować konkursy. Lubię występować jako sędzia, aby w sposób maksymalnie obiektywny oceniać ludzi, którzy poświęcają swój czas i energię na przygotowanie wystąpienia, na danie wartości swoim słuchaczom, na pokonywanie swoich barier. Dlatego klub Toastmasters jest bardzo cennym doświadczeniem, cennym miejscem. Dodatkowo przychodzą do nas ludzie z różnych branż. Jeżeli ktoś jest zainteresowany poszerzeniem swoich kontaktów, networkingiem, szukaniem partnerów biznesowych,
czy raczej osób, które mogą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem w różnych dziedzinach, klub Toastmasters jest idealnym miejscem. Dzięki temu, że mamy osoby z różnych specjalizacji, tworzymy zgrany zespół, uzupełniamy nawzajem swoje słabości i braki. Dzięki temu możemy się rozwijać cały czas, mamy coraz więcej nowych członków i mam nadzieję, że każdy, kto przyjdzie na spotkanie klubu Toastmasters Lublin, będzie się bardzo dobrze bawił. Dzięki. Cześć, nazywam się Arleta Kuchta. Na co dzień prowadzę studio stylizacji paznokci. Interesuję się najbardziej ostatnio to zdrowym odżywianiem, w tym szczególnie interesuje mnie surowe odżywianie, czyli tak zwany witarianizm. Interesuję się także szeroko pojętą duchowością, czyli jakieś medytacje. Ostatnio najbardziej z tego tematu interesuje mnie kreacja rzeczywistości, czyli jak w praktyce użyć, powiedzmy, prawa przyciągania znanego przez Was pewnie już. Jeśli chodzi o Toastmasters, to jestem już 1,5 roku i czego się spodziewałam przed dołączeniem? Że znajdę tu wskazówki do tego, jak zostać świetnym mówcą, bo moja przygoda zaczęła się tak, że ponad 7 lat temu byłam na jednym spotkaniu w innym klubie, w innym mieście. Poszłam na 2 spotkania i stwierdziłam, że no nie, to nie jest dla mnie, już więcej nie pójdę. Przez to jest przerażające, że trzeba wyjść na tą scenę i coś tam mówić. Więc wtedy zrezygnowałam i poddałam się. Ale 2 lata temu byłam na pewnym szkoleniu, gdzie poznałam dziewczynę, gdzie przemawiała dziewczyna, którą poznałam wtedy te 7 lat temu w klubie Toastmasters. I zobaczyłam, jak wielki ona zrobiła postęp. Znałam ją z tamtych czasów, widziałam, jak wtedy przemawia i zobaczyłam ją teraz, więc przeżyłam wielki szok i stwierdziłam, że kurczę, skoro to daje tak duże rezultaty, to ja też mogę, tylko muszę się zapisać do klubu i zacząć chodzić i ćwiczyć. Czy coś mi to dało? Na pewno zwiększyło to moją pewność siebie. Jestem w stanie też dużo lepiej się wypowiadać niż wcześniej. Potrafię utrzymywać kontakt wzrokowy. Wiem, jak bardzo to jest ważne, bo przez długi, długi czas, jakby ze względu trochę na moją pracę, unikałam tego kontaktu wzrokowego, przez co też moje wypowiedzi, moje rozmowy z ludźmi, nawet takie prywatne, jeden na jeden, no niekoniecznie były efektywne, niekoniecznie były w takim stopniu dla mnie odpowiednie, jak chciałam. Na pewno też potrafię teraz lepiej się wypowiadać, czyli ładniej, składniej ułożyć to zdanie. Potrafię też zaciekawić tego odbiorcę, z którym rozmawiam. Potrafię odpowiednio zacząć historię. Kiedyś to mówiłam tak, żeby jak najszybciej powiedzieć cokolwiek. Nie układałam tego w żadną strukturę. Teraz wydaje mi się, że jest na pewno o niebo lepiej. Po prostu lepiej się dogaduję z ludźmi, utrzymuję lepsze relacje z nimi. I to wszystko, o czym mówiłam, przełożyło się oczywiście na dużo lepszą jakość życia mojego. Dlaczego uważam, że warto dołączyć do Toastmasters? Bo przede wszystkim poznajemy nasze własne ograniczenia. Poznajemy nasze własne granice. To, gdzie już mamy jakby taką barierę, że dalej już nie przejdę. Mierzymy się ze swoimi lękami, ze swoim strachami, bo wiem, że bardzo wiele osób boi się wypowiadać publicznie. No ja też myślę, że dalej mam taki lęk w sobie. Ale za każdym razem, kiedy wypowiadamy się, mamy możliwość skonfrontowania się z tym lękiem. I na pewno warto też dołączyć, bo przede wszystkim, to powinnam powiedzieć w ogóle jako pierwsze, jest tam grono ludzi, którzy nas wspierają, którzy po prostu przeszli taką samą drogę jak my, których chcą naszego dobra, chcą naszego rozwoju, są bardzo chętni, żeby nam podpowiedzieć, pomóc w każdej chwili. Także dla mnie to jest największa wartość, Toastmasters, przede wszystkim ludzie, którzy tam są. Jeśli ktoś się jeszcze zastanawia nad dołączeniem, to nie warto się już więcej zastanawiać. Trzeba po prostu przyjść na spotkania lub dołączyć teraz online. Po prostu sprawdzić, czy to jest dla ciebie, czy nie. Po 1, 2 lub 3 spotkaniach już na pewno będziesz wiedzieć, czy to będzie kolejny krok w twojej drodze, czy warto szukać dalej czegoś innego. Dzięki, ja na pewno ze swojej strony bardzo polecam. Nazywam się Monika Pinkiert-Michałek i zawodowo zajmuję się budowaniem widoczności marek firmowych w internecie. W klubie Lublin Toastmasters jestem od prawie roku. Prawie dlatego, że dokładna rocznica mojej pierwszej wizyty, pierwszego spotkania będzie 6 stycznia 2021 roku. To dokładnie wtedy wybije rok, odkąd należę do klubu. Dołączając,
miałam przeświadczenie, że moja wiedza i moje umiejętności wystąpień publicznych są na stosunkowo wysokim poziomie. Jednak dopiero gdy zobaczyłam, jak występują osoby należące do klubu, zrozumiałam, jak bardzo się myliłam i jak wiele pracy przede mną. Co dał mi ten rok? Bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim wzrosła jakość moich wystąpień. Nietypowa sytuacja związana z pandemią spowodowała również, że oprócz przemawiania na scenie, nabyłam umiejętności występowania, przemawiania przed kamerą, co już zaowocowało, zaprocentowało w mojej drodze zawodowej i to jest coś, za co jestem bardzo klubowi wdzięczna. Jestem również wdzięczna tym, jakich ludzi poznałam i poznaję, bo dołączają do nas coraz to nowe osoby. Jesteśmy niesamowitą społecznością, wspierającą się, ciepłą, taką, w której możemy na siebie liczyć. I bardzo, bardzo dużą wartością i tym, co bardzo sobie cenię w klubie, jest to, że dajemy sobie informacje zwrotne co do jakości naszych wystąpień i to są informacje zwrotne, które nie są takim klepaniem się po ramieniu, mówieniem super, wszystko robisz świetnie, nie musisz się rozwijać, ani nie są upustem jakichś negatywnych emocji, gdzie ktoś nas bezpodstawnie krytykuje, tylko te informacje zwrotne są bardzo, bardzo merytoryczne. Są takie, które wskazują nasze dobre strony i co warto wzmacniać, żeby jakość naszych wystąpień publicznych nadal wzrastała, ale są też takie informacje zwrotne, które mówią, słuchaj, na to i na to zwróć uwagę, bo to jest trudne w odbiorze, to może przeszkadzać twojemu odbiorcy. I bardzo często są to takie rzeczy, na które ja sama zupełnie nie zwróciłabym uwagi, nawet odsłuchując czy oglądając nagranie wystąpienia, które przeprowadziłam. Zastanawiasz się, czy Toastmasters jest dla ciebie? Nie wiem, zadecyduj samodzielnie. Ja mogę z perspektywy roku powiedzieć, że nie żałuję ani jednej minuty spędzonej w klubie. Wiem, że to jest miejsce, w którym się rozwijam. Mogę się rozwijać nadal w towarzystwie wspaniałych osób. Do usłyszenia. Nazywam się Krzysztof Lepionka, Chris. Jest mi bardzo miło, że mogę wystąpić w krótkiej prezentacji przed wami. Uważność jest dla mnie kluczem do współpracy w przestrzeni osobistej i biznesowej. Osobiście jestem zakochany w detalach i uwielbiam pracę z ludźmi. Moim mottem jest być to czasownik i powiem wam, że doświadczam tego każdego dnia. Pozwala mi to stawiać w życiu coraz śmielsze wyzwania. Dlatego jestem. Prowadzę swoją firmę kowemo.pl, która zajmuje się tłumaczeniami pisemnymi oraz ustnymi. Zajmuje się również nauczaniem oraz concierge, czyli opieką gości z zagranicy. Uwielbiam te wyzwania i bycie ich osobistym ambasadorem tutaj w Polsce, w załatwianiu różnych biznesów czy zaspokajaniu pewnych turystycznych potrzeb. Toastmasters. Gdy pomyślę o tym stowarzyszeniu, od razu myślę o ludziach, ponieważ tak naprawdę to właśnie ludzie tworzą każde stowarzyszenie i to oni pozwalają nam na rozwój. Toastmasters jest organizacją, która stawia na informację zwrotną, stawia na współpracę i jest ona odczuwalna na każdym etapie uczestnictwa. I jak to się stało? W bardzo prosty sposób, ponieważ jestem osobą bardzo aktywną i dynamiczną i zawsze staram się uczyć jednej nowej rzeczy. Dlatego pewnego dnia stwierdziłem, że w końcu odwiedzę tą grupę, której post widziałem już przez od tak dawna na Facebooku. I stało się. Dołączyłem i jestem już 2 lata. Muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie to, że mimo już jestem nauczycielem od 16 lat i wydawało mi się, że wystąpienia publiczne to przecież nic skomplikowanego. Po prostu wychodzisz i mówisz. I tak to bywało rzeczywiście, jeśli chodzi o naukę języka angielskiego. A tutaj niespodzianka. Okazało się, że przed garstką nieznanych mi osób stresuję się. Mój głos się łamie, pojawiają się jęki, dźwięki namysłu i stres. Potrzebuję kartki, potrzebuję podpowiedzi. I to dało mi bardzo do myślenia. Pomyślałem, że najwyższy czas uporządkować to,
coś z tym zrobić. I dlatego właśnie jestem. Jestem i uczestniczę. Polecam gorąco to stowarzyszenie, gdyż jest to niesamowita przygoda i zostawia autentyczny, niesamowity tatuaż mentalny i na pewno przyczyni się do wielu zmian w Twoim życiu. W moim tak się stało i jestem wdzięczny. Pozdrawiam. Nazywam się Kasia Pianko-Szlachta. Na co dzień współpracuję z małymi firmami, markami osobistymi, freelancerami i pomagam im budować swoje biznesy w oparciu o obsługę klienta. Ponieważ uważam, że na dzień dzisiejszy obsługa klienta to taki nowy marketing. Do klubu Toastmasters trafiłam w 2015 roku. To był mój pierwszy raz i pamiętam, że moim celem wtedy było przede wszystkim opanowanie lęku i strachu. Ja bardzo bałam się występować, już nie mówię na scenie, ale ogólnie przed jakąkolwiek widownią, publicznością, a czasami przed grupą osób. Mnie lęk i strach bardzo paraliżowały i tego też doświadczyłam przychodząc do klubu, kiedy kilka razy stanęłam na scenie i czułam, jak drżą mi ręce, drży mi głos, wręcz nie wiem, co powiedzieć. To było to naprawdę niemiłe doświadczenie. Jedynie, co mnie trzymało w klubie Toastmasters, to była fantastyczna atmosfera. Ja tam poznałam naprawdę bardzo wyjątkowych ludzi, którzy zawsze służyli wsparciem i pomocą, na których można było liczyć, którzy dawali zawsze konstruktywną informację zwrotną i to też powodowało, że ludzie tam się rozwijali. Ja tej próby nie udźwignęłam. Ja się poddałam po roku i stwierdziłam, że to nie jest miejsce dla mnie, bo ja po prostu nie dam sobie rady z tym lękiem i strachem. Ale nie dawało mi to spokoju. I po kilku latach, w 2019 roku, wróciłam do klubu Toastmasters po raz kolejny. Wtedy moim celem nie było już tylko to, że ja chcę przełamać ten lęk i strach, ale też to, że ja chcę zdobyć nowe umiejętności po to, żeby budować swój własny biznes. I rzeczywiście te dwa lata w klubie dały mi naprawdę bardzo dużo. Po pierwsze, ja na dzień dzisiejszy już nie czuję takiego lęku i strachu. Nie mam już takiego stresu, jak czułam go wcześniej, ale nie ukrywam, on nadal jest i uważam, że zaprzyjaźniłam się z nim po prostu. Bo lęk, strach i stres są po prostu obecne w naszym życiu i nie ma co tutaj przed nimi uciekać. Po prostu trzeba się pogodzić z tym, że one są i jakoś się z nimi zaprzyjaźnić. Drugim moim celem, to tak jak wspomniałam, było budowanie takiej umiejętności, żebym ja właśnie na tej scenie czuła się pewnie, żebym ja się czuła dobrze, żeby to, co chcę powiedzieć, było zrozumiałe i przede wszystkim, żeby było we mnie trochę charyzmy, czyli coś, co pociągnie ludzi, co spowoduje, że będą chcieli mnie słuchać. I wydaje mi się, że pracuję nad tym, że idzie mi to coraz lepiej. Oczywiście za każdym razem się uczę. Za każdym razem, jak jestem w klubie, to staram się realizować jakieś role, funkcje, oceny, wygłaszać mowy, po to, żeby co tydzień aktywnie praktykować wystąpienia na scenie. Bo trzeba pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że występowanie publiczne czy występowanie na scenie to nie jest coś, czego nauczymy się z książek, to nie jest coś, czego nauczymy się słuchając jakichś audycji, audiobooków, podcastów. To jest coś, co po prostu uczymy się dzięki praktyce. I uważam, że Klub Toastmasters to takie miejsce, gdzie przychodzisz, wchodzisz na scenę i po prostu występujesz. Co więcej, poznajesz siebie w różnych, czasami łatwych, czasami trudnych okolicznościach. Poznajesz swoje ciało, poznajesz to, jak reagujesz na pewne rzeczy, ale też uczysz się, popełniasz błędy, dostajesz informację zwrotną, rozwijasz się, widzisz swoje postępy. Także Toastmasters to naprawdę niesamowite doświadczenie. Ja dzięki temu, że jestem w klubie Toastmasters, przede wszystkim nabrałam pewności siebie. Wydaje mi się, że mam większe poczucie własnej wartości, czuję się pewniej w różnych sytuacjach, jestem bardziej otwarta, też umiem kontrolować mój właśnie stres, mój strach, wiem, jak sobie z nim radzić, wiem, w którym momencie on się pojawia
jak z nim po prostu współpracować. W Klubie Toastmasters poznałam też mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy są zafascynowani rozwojem osobistym, którzy czerpią ogromną frajdę z tego, że występują na scenie, od których naprawdę można się wiele nauczyć. Więc zachęcam wszystkich, którzy chcą rozwijać siebie, swoje kompetencje, chcą siebie bliżej poznać, chcą właśnie być bardziej pewni siebie, chcą pracować nad poczuciem własnej wartości, chcą po prostu mieć lepszą jakość życia, to absolutnie zapraszam do Klubu Toastmasters. Bo tu już nawet nie chodzi tylko o to, że on nam pomaga na takiej płaszczyźnie zawodowej, ale też na takiej płaszczyźnie osobistej, prywatnej. Dzięki tym umiejętnościom, które tutaj zdobywamy, budujemy lepsze relacje osobiste, jesteśmy właśnie bardziej otwarci na innych ludzi i to nam po prostu pozwala być bardziej szczęśliwymi ludźmi. Więc jeżeli masz ochotę zobaczyć, jak to jest stanąć na scenie przed publicznością, masz ochotę to poczuć, chcesz poczuć właśnie ten dreszczyk, tą adrenalinę, to jak najbardziej zapraszam Cię w każdy poniedziałek o godzinie 19 w Lublinie. Odbywają się takie spotkania i na pewno poznasz tam fantastycznych ludzi, doświadczysz niesamowitych rzeczy. No i oczywiście będziesz widzieć swój rozwój, bo to jest bardzo ważne. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wzięcie udziału w nagraniu, za poświęcenie tych kilkunastu minut. Justyna, Adam, Daniel, Bartosz, drugi Adam, Beata, Piotr, Arleta, Monika, Chris, Kasia, dziękuję raz jeszcze. Mój drogi słuchaczu, miałeś okazję posłuchać, jakie wartości dało dołączenie do Toastmasters moim kolegom i koleżankom z klubu. Jeśli ktoś z nich bardzo Cię zaciekawił, to pozostawię, po chwilę wyrażę zgodę, dane kontaktowe do nich w materiałach do tego odcinka na stronie sebastianchudziak.pl/PNZ14. Specjalnie zrobiłem taki odcinek podcastu z gośćmi, żeby nie było, że to tylko ja zachwalam dołączenie do tego rodzaju społeczności. Jeśli mnie słuchasz i patrzysz na wskaźnik odtwarzacza, to widzisz, że to wcale jeszcze nie jest koniec tego odcinka. Przygotowałem dla Ciebie jeszcze kilka informacji, jakie praktyczne umiejętności mogą zostać zdobyte, wyszkolone, wzmocnione właśnie dzięki uczestnictwu w takich spotkaniach. Dotyczą one wspomnianych już pewności siebie, komunikacji, stresu, rozumienia swojego ciała, relacji z ludźmi, ale także elementów takich jak odpowiedzialność, dogadywanie się w związku, panowanie nad emocjami, lepsze przyjmowanie krytyki czy negocjowanie. No ale po kolei. Stres. Czym jest, przynajmniej ogólnie i potocznie większość z nas wie. Jest to reakcja mobilizacji do działania, pierwotnie do walki lub ucieczki. Stan pewnego rodzaju napięcia, który pojawia się w reakcji na jakieś zadanie. Może się objawiać jako trema, na przykład przed wystąpieniem, przed rozmową o pracę, przed poważną rozmową z rodziną. Temat stresu jest bardzo złożony, to wątek na całkiem oddzielny odcinek. Zostawiam w notatkach link do prezentacji i wielu różnych źródeł o stresie dla zainteresowanych. No ale uczestnictwo w Toastmasters jest poligonem stresu. To znaczy, że on w jakimś stopniu na pewno będzie występował, ale jest to środowisko kontrolowane. Nic ci tam nie grozi. Są przyjaźni ludzie, którzy chcą pomagać, wspierać w rozwoju. A ty przez wystawianie się na działanie będziesz coraz bardziej uodparniać się na stres. Widzę po sobie, jak ogromna jest różnica, mimo iż kiedyś i tak za bardzo się nie stresowałem czymś w rodzaju konferencji czy rozmowy, to teraz przychodzi mi to bajecznie łatwo. I widać po innych członkach, jak bardzo zmieniają się z czasem, jak zmniejsza się ich stres przed działaniem, jak coraz bardziej panują nad sobą, coraz mniej za to drży im głos czy ręce. To tak jak na siłowni. Trenujesz i z czasem masz efekty. Pewność siebie.
To kolejna cecha, która zdecydowanie poprawia się u członków klubu. U mnie na start była dość wysoka, a teraz poprawiła się jeszcze bardziej. Sama pewność siebie składa się z dwóch głównych czynników: poczucia własnej skuteczności oraz samooceny. Poczucie własnej skuteczności to wewnętrzna wiara w to, że poradzimy sobie z problemami, jakie czekają nas w przyszłości. Natomiast samoocena to sposób, w jaki myślimy o sobie w kontekście naszej wartości. Jedno i drugie można wyćwiczyć, a w szczególności poczucie własnej skuteczności. Tutaj od razu podrzucę wskazówkę. Jeśli masz niską pewność siebie, to zacznij realizować banalnie proste zadania i je zauważaj, zapisuj. To sprawia, że wzrasta poczucie własnej skuteczności, to znaczy widzisz, że realizujesz pozytywnie zadania, jakkolwiek łatwe by one nie były. To także dlatego pewność siebie poprawia się przez trening na przykład na siłowni. Widzisz, że z czasem masz coraz więcej siły, zwiększa się sprawność, poprawia kondycja. No i druga część pewności siebie, czyli samoocena. Ona zależy od wielu czynników, ale wzrasta wraz z rozwojem własnych umiejętności i kompetencji, wzrasta wraz ze zdolnością pomagania innym ludziom, wzrasta, gdy zaczynamy się odnajdywać lepiej w relacjach z innymi ludźmi. Nie muszę chyba tłumaczyć, że Toastmasters to idealne miejsce, by wszystkie te rzeczy rozwijać. No właśnie. Mówiłem też o komunikacji i relacjach z innymi ludźmi. Są to umiejętności, które wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i praktyki. W teorii znaczenie mają czynniki takie jak umiejętność słuchania, rozumienie sedna przekazu drugiej osoby, umiejętność odnoszenia się do tego sedna, właściwe formułowanie własnego przekazu, na przykład nie w sposób natarczywy czy agresywny, umiejętność dostosowania przekazu do drugiego człowieka, a jak wiemy doskonale, każdy jest inny. W klubie takim jak Toastmasters zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz będziesz mogła wdrażać ją praktycznie w życie. To znaczy, że inni powiedzą ci wprost, jeśli twój sposób przekazu będzie niewłaściwy, jeśli będzie można w nim coś ulepszyć, poprawić, zmienić. Klub stanowi też pewną społeczność i możesz nawiązać w nim różne relacje. Zwykłe znajomości, znaleźć przyjaciół, a także osoby ze wspólnymi zainteresowaniami czy kontakty biznesowe. Mój lubelski klub jest pełen ludzi ambitnych, z pasją, takich, z którymi chce się po prostu przebywać i którzy stwarzają doskonałą atmosferę. Ja jestem osobą bardzo wymagającą. Większość ludzi mi nie odpowiada, jeśli chodzi o relacje, a tam czuję się naprawdę dobrze. Jeszcze co do dogadywania się i ogólnej komunikacji. Sam jestem w szoku, jak dobrze czasami potrafię z kimś rozmawiać. Jak dużo lepiej niż kiedyś potrafię dobierać słowa, wypowiadać się, unikać nieładów w wypowiedziach. To pomaga na każdym kroku. Panowanie nad emocjami i przyjmowanie krytyki. Ogólnie według mnie panowanie nad emocjami to jedna z najważniejszych umiejętności, jakie możemy posiąść w całym życiu. Jeśli emocje przeważają nad rozumem, to nie jesteśmy w stanie zazwyczaj podejmować dobrych decyzji. Emocjonalne reagowanie nie sprzyja budowaniu relacji, nie sprzyja rozsądnemu podejściu do życia. Zwiększa natomiast ryzyko różnych kłótni, niepowodzeń, podejmowania ryzykownych i nieprzemyślanych decyzji. W miejscu takim jak Toastmasters nie ma miejsca na emocjonalne reagowanie. Możesz na przykład otrzymać krytyczną ocenę swojego wystąpienia i nie możesz nagle wstać i krzyknąć: a ty... Nie. Takie spotkania uczą opanowania cierpliwości, kierowania się rozumem, przyjmowania ze spokojem krytyki i ewentualnej dyskusji, ale po chwili przemyślenia. A co do przyjmowania krytyki? Spotkania opierają się o agendę, w której dużo jest oceniania i dawania informacji zwrotnej. To dzięki temu się uczymy, dzięki temu polepszamy kompetencje. Dzięki temu także uczymy się słuchania, a nie tylko szybkiego odpowiadania. Uwierz mi, że to może być z początku bardzo trudne, bo narusza nasze pierwotne mechanizmy obronne. Odpowiedzialność.
To temat, który za jakiś czas będzie głównym wątkiem całego odcinka podcastu Na Zdrowie. Według mnie niesamowicie ważny, niesamowicie przydatny w życiu, mający na nie ogromny wpływ. I nie chcę, aby to bardzo źle brzmiało, ale wolę powiedzieć wprost. W większości ludzi brakuje odpowiedzialności w wielu, wielu obszarach. Czy to w kwestiach dbania o swoje zdrowie, czy odnośnie do podejmowania ważnych decyzji, dotrzymywania słowa, terminów. Uczestnictwo w klubie takim jak Toastmasters uczy tej odpowiedzialności, uczy tego, że dobrze jest dotrzymywać słowa, robić rzeczy zgodnie z przyjętymi zasadami, że każda osoba stanowi coś w rodzaju nogi od stołu i nie może tak po prostu nagle odpuścić, jeśli się w coś zaangażowała. Oczywiście nikt nie będzie cię zmuszał do podejmowania się trudnych, odpowiedzialnych zadań, takich jak organizacja konkursu czy bycie członkiem zarządu. To ty decydujesz, ty wybierasz, ty masz prawo tylko obserwować, albo jeśli wolisz, uczyć się i rozwijać w praktycznym działaniu. Praktyczne elementy takie jak negocjowanie oraz umiejętności organizacyjne, liderskie, to kolejne elementy, które daje aktywne uczestnictwo. Klub nie ma formalnego przywódcy. Składa się z członków, którzy czasowo przebierają rolę np. prezesa, sekretarza czy prowadzącego spotkanie. I ty także możesz np. objąć tego typu funkcję. Działalność taka wymaga często załatwiania różnych podstawowych spraw organizacyjnych, przez co daje ci możliwości do dyskutowania, argumentowania, negocjowania, dogadywania się z różnymi ludźmi na różne sposoby. Możesz nauczyć się organizacji zadań, koordynacji, zarządzania projektami oraz ludźmi. Możesz doskonalić umiejętności przywódcze. Uczysz się od kuchni tego, jak działa organizacja, co może przełożyć się później na przykład pracę zawodową w jakiejś firmie. Możesz, jeśli chcesz, proponować i próbować wdrażać swoje pomysły, zmieniać działanie klubu w niemal dowolny sposób. Oczywiście, jeśli przekonasz resztę, że to dobry pomysł. Warto dodać też, że członkowie klubu podczas swoich wystąpień na spotkaniach bardzo często przekazują konkretną, merytoryczną, nieraz ekspercką wiedzę. Jeśli ktoś jest na przykład specjalistą od rekrutacji, fizjoterapeutą, przedsiębiorcą czy studentem farmacji, to może często podczas swoich przemówień czy prezentacji przekazywać naprawdę ciekawe informacje. I to zupełnie za darmo, a ty możesz później taką osobę dopytać o szczegóły. Dołączenie do Toastmasters było jedną z ważniejszych decyzji w moim życiu i z pewnością należy do grupy decyzji pozytywnych, wnoszących wartość. Czuję, że moja jakość życia zdecydowanie się poprawiła, a jeszcze dużo przede mną. Aktywna działalność w klubie nauczyła mnie wielu kompetencji miękkich, które dadzą mi korzyści na całe życie, niezależnie od tego, co będę robił. Cieszy mnie to tym bardziej, że na ten moment, w chwili jak nagrywam ten podcast, jestem jeszcze przed 30 i wiem, że dużo przede mną. Ale wracając do klubu. Toastmasters Lublin to konkretna społeczność i w każdym mieście będzie ona inna. Będzie opierać się o nieco inne zasady, będzie tam nieco inna atmosfera. Idź i sprawdź. Weź pod uwagę, że kluby mogą być bardziej lub mniej swobodne. Tego dowiesz się zaglądając na media społecznościowe klubu lub lepiej po prostu idąc i sprawdzając. Zawsze możesz kompletnie za darmo i bez zobowiązań przyjść jako gość. Klub lubelski nie jest korporacyjny, panuje w nim bardzo przyjazna i dość swobodna atmosfera. Możesz trafić w różne miejsca i warto każdego spróbować, by sprawdzić, gdzie czujesz się najlepiej. W wielu miastach, również i w Lublinie, działają też anglojęzyczne kluby Toastmasters. Zasady są takie same, ale w tym anglojęzycznym dodatkowo możesz szkolić ten właśnie język. Mi nie pozostało nic innego, jak raz jeszcze podziękować wszystkim, zarówno Leszkowi Ciborowi i Markowi Jankowskiemu, dzięki którym o Toastmasters się dowiedziałem, jak i wszystkim członkom mojego klubu, szczególnie tym, którzy wzięli udział w nagraniu. To dzięki wam się rozwijam, to dzięki wam staję się lepszy i mogę tym samym dzielić się wiedzą, pomagać innym robić różne rzeczy,
dzięki którym nasze życia stają się lepsze. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o klubie Toastmasters, to po prostu wyszukaj tę frazę w wyszukiwarce internetowej. Jeśli chcesz, możesz skontaktować się bezpośrednio ze mną w sprawie klubu lubelskiego. Na zakończenie jeszcze kilka drobnych ogłoszeń. Na stronie sebastianhuciak.pl/nazdrowie jest ankieta, w której możesz podzielić się uwagami na temat tego podcastu i zaproponować tematy. Pamiętaj też, że podcastu Na Zdrowie możesz słuchać nie tylko przez dedykowane aplikacje, ale też przez YouTube'a i tam też jest opcja słuchania w przyspieszonym tempie. Zachęcam do zapisania się do mojego newslettera Kaleidoskop, w którym wysyłam różne streszczenia, wskazówki, informacje, lifehacki czy ciekawe programy związane z ogólnym funkcjonowaniem człowieka, jakością życia czy produktywnością. Wszystko oczywiście znajdziesz na mojej stronie internetowej. To wszystko na ten moment. Dzięki za wysłuchanie do końca. Mam nadzieję, że to nagranie przyda Ci się do czegoś. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Ci wszystkiego najlepszego i powiedzieć: słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Na Zdrowie. Do usłyszenia!